Paweł, czekając na nich w Atenach, był do głębi oburzony na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. W synagodze dyskutował z Żydami i bojącymi się Boga, a na rynku codziennie z tymi, których tam spotykał. Dochodziło też do wymiany słów między nim a niektórymi filozofami epikurejskimi i stoickimi. Jedni mówili: co ten gaduła chce nam powiedzieć? Drudzy zaś: może on jest wysłannikiem obcych bogów? Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go więc ze sobą na Areopag i zapytali: czy możemy się dowiedzieć, na czym polega ta nowa nauka, którą głosisz? Niezwykłe bowiem rzeczy docierają do naszych uszu. Chcemy więc wiedzieć, co to znaczy. Ogół bowiem Ateńczyków i mieszkających tam cudzoziemców na nic innego nie poświęcał tyle czasu, co właśnie na słuchanie i opowiadanie ostatnich wiadomości. Stanął więc Paweł pośrodku Areopagu i przemówił: Ateńczycy, widzę, że jesteście ludźmi pod każdym względem bardzo religijnymi. Przechodząc bowiem, widziałem czczone przez was bóstwa. Natrafiłem też na ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja właśnie głoszę wam tego, którego wy, nie znając, czcicie. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co się na nim znajduje, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach wzniesionych ręką ludzką. Nie oddaje mu się też usług rękami ludzkimi, niczego bowiem nie potrzebuje. Sam daje wszystkim życie, tchnienie i wszystko. Z jednego człowieka wywiódł wszystkie plemiona ludzkie, aby zamieszkały całą ziemię. Określił też im właściwy czas i granice zamieszkania, aby szukały Boga, czując Jego obecność, i aby Go znalazły, bo rzeczywiście jest On niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to też powiedzieli niektórzy z waszych poetów. Z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo podobne jest do złota, srebra czy kamienia, wytworu ręki czy myśli ludzkiej. Mimo że był okres nieznajomości Boga, wzywa On teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się nawrócili. Wyznaczył bowiem dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez człowieka, którego w tym celu powołał, czego wiarygodność potwierdził dla wszystkich, wskrzeszając go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, a inni mówili: o tym posłuchamy kiedy indziej. Po tych słowach Paweł odszedł od nich. Niektórzy jednak ludzie przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich także Dionizy, Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a wraz z nimi i inni. Po tym, co zaszło, Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Spotkał tam Żyda Akwilę, pochodzącego z Pontu, który niedawno wraz ze swą żoną Pryscylą przybył z Italii. Klaudiusz wydał bowiem zarządzenie, by wszyscy Żydzi opuścili Rzym. Ponieważ Paweł, jak oni, zajmował się wyrobem namiotów, zamieszkał u nich i razem pracowali. W każdy szabat zabierał głos w synagodze, starając się przekonać Żydów i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przybyli z Macedonii, Paweł poświęcił się całkowicie głoszeniu słowa, przytaczając świadectwa, że Jezus jest Mesjaszem. Gdy jednak zaczęli mu się sprzeciwiać i rzucać bluźnierstwa, strzepał pył ze swego ubrania i powiedział im: krew wasza na głowy wasze. Ja nie ponoszę tu winy. Od tej chwili zwracam się do pogan. Bratem Piotrem znamy się od wielu lat, może nawet jeszcze dłużej. I znalazłem się pośród was i zaczęliśmy śpiewać te stare, wspaniałe pieśni, pełne treści, pieśni, które zawsze gdzieś tam w duszy grają. Poczułem się jak w dawnych, dobrych czasach.
Ale tak czasami bywa, że wędrujemy po tym świecie. Ja oddałem moje życie Bogu, oddałem Chrystusowi, kiedy się nawróciłem a powiedziałem: Panie, gdziekolwiek mam być, dokądkolwiek mnie pośle, jestem gotowy jak żołnierz, chociaż w wojsku nie byłem, zasalutować, powiedzieć: tak jest, Panie, pójdę. I po wielu latach pracy duszpasterskiej w kraju, głównie w Poznaniu, tak z tym miastem związany jestem przez większość mojego życia, później służba w zakresie duszpasterstwa rodzin, moja żona odpowiedzialną była za katechetykę i to wypadło akurat na lata, kiedy szkoliliśmy katechetów na potęgę, ponieważ religię wrócono do szkół i my też chcieliśmy nasze dzieci nauczać i chcieliśmy mieć uznanych fachowców. Także mieliśmy sporo pracy w latach koniec 80. i lata 90. Wielokrotnie bywałem w Stanach Zjednoczonych, ponieważ mam tam rodzinę, w Chicago, jak to się kiedyś mówiło, drugie co do wielkości miasto polskie po Warszawie. Z tego zostało tylko określenie, ale nadal jest tam dużo Polaków, jest dużo mieszkańców, którzy mają polskie nazwiska i mówią: Kowalski jestem. I tak się złożyło, że jeden ze zborów po kilku latach borykania się bez pastora, ponieważ znali mnie, a mogę tak powiedzieć w formie anegdoty, że powtórzyła się historia, jak kiedyś Adama i Ewy i wpierw żona moja pojechała i ona tam uległa skuszeniu. Kiedy wróciła, mówi: słuchaj, chcą, żebyś tam przyjechał i był pastorem. No i tak się stało, że wyjechaliśmy do Chicago, gdzie w kościele, Kościół Zbawiciela, prowadziliśmy pracę duszpasterską przez wiele lat, konkretnie 10 lat. I potem trzeba było zostać jeszcze trochę. Powiem szczerze, jako moje takie osobiste świadectwo, być może zachęta dla tych, którzy przechodzą przez jakieś trudne chwile w życiu, doświadczenia. Któż z nas ich nie doświadcza w życiu takich trudnych chwil? W czasie jednej z wizyt lekarskich, kiedy dokładnie badano kolonoskopią a wnętrze mego ciała, lekarka, która usiadła, budząc mnie tak z tego letargu i powiedziała: you've got cancer. Ja w pierwszej chwili nie zrozumiałem, o co chodzi, chociaż znam dobrze angielski. Byłem jeszcze taki półprzytomny i dopiero kiedy wracaliśmy do domu z żoną samochodem, tak wiatr mnie trochę przewiał i otrzeźwiałem i mówię: co, ja mam raka? Jakieś półtora roku temu pochowaliśmy mojego szwagra właśnie z powodu raka, który rozwinął się w jego organizmie. I wtedy taka myśl przyszła. I ta myśl towarzyszyła mi bardzo natarczywie, bardziej niż dotychczas w moim życiu, chociaż każdy z nas wie, że nastaje taki moment, musimy być gotowi na odejście. W tym momencie tak zupełnie trzeźwo zadałem sobie pytanie: to ile mi jeszcze lat zostało? Ile mi jeszcze lat zostało? To było 6 lat temu. I dziękuję Bogu za to, że mogłem powierzyć tę sprawę w Jego ręce i powiem wam też po krzepieniu serc, jeżeli przechodzimy przez doświadczenia, nasz Ojciec Niebieski lepiej wie, niż my sami zdajemy sobie z tego sprawę, dlaczego nas to spotyka, jakiemu celowi to służy. I wiem, mogę to powiedzieć z całym przekonaniem, że takiej bliskości Boga nie doświadczyłem w swoim całym życiu, jak właśnie w tym okresie. I dlatego mogłem powiedzieć: dziękuję Bogu za to, że mogłem dzięki takim przeżyciom, dzięki takim doświadczeniom powierzyć Bogu wszystko. Powiedziałem: Panie, do Ciebie należy wszystko. Ja jestem tylko glinianym naczyniem, skorupą, która może pewnego dnia się rozsypać. Oddaję wszystko w ręce Twoje. Co chcesz, to uczyń. Przeszedłem cały proces leczenia poprzez chemię, naświetlenia i operacje i znowu chemia i znowu naświetlenia. I wiecie, byłem wycieńczony, może trzeba wrócić do tej wagi, jaką wówczas miałem. Ale jedno wiem, że Bóg dokonuje w naszym życiu takich operacji, jak ten garnca. Znamy ze Starego Testamentu, jak prorok został zaprowadzony do domu garncarza i przyglądał się tej pracy garncarza, jak tą glinę i pracował nad nią, prawda, i dusił i wyciskał z niej, aż uczynił naczynie, jakie chciał.
Wiecie, że Bóg, nasz Ojciec Niebieski, ma obraz takiego naczynia dla każdego z nas. On wie, jakimi mamy być. On wie, jak mamy wyglądać, że tak powiem ogólnie, gdy zabierze nas do siebie. Ja użyłem kiedyś innego obrazu. Diament. To jest bardzo szlachetny, że tak powiem, kruszec. Nie wnikam w tej chwili już tam w ścisłości strukturalne. Diament jest czymś bardzo kosztownym. I zdajemy sobie sprawę z tego, że z reguły można powiedzieć, że jest to zwykłe szkło, które poddane jest niesamowitej obróbce. Ciśnienie i temperatura. Ciśnienie i temperatura. I gdyby ten materiał mógł mówić, to krzyczałby w niebogłosy. Ale on poddaje się. I jest taki moment, kiedy szlifierz, który nad tym diamentem pracuje tak w takim dobrym świetle, obraca go na wszystkie strony i przygląda się i mówi, i jeszcze tu trochę zetnę, i jeszcze tu trochę wyprostuję powierzchnię. I wtedy nagle, kiedy widzi odbicie światła w tym diamencie, mówi, tak, to jest to, co chciałem osiągnąć. I Bóg ma nasze życie w swoim ręku. On nas stworzył. On ma nasze życie w swoim ręku i nad nim pracuje. I szlifuje. I poprawia. I usuwa. I wycina. I podnosi do blasku swojej chwały. I wiecie, ja wierzę, że taki moment nastąpi, kiedy Bóg zobaczy w pełni swoją chwałę odbitą w tym diamencie, w tym naszym życiu. I wówczas co powie? Chodź do mnie. Jak Henoch chodził z Bogiem. Bóg nagle powiedział, chodź do mnie. I zabrał go. I my wszyscy tam zmierzamy. Czy mamy tę pewność? Czy zdajemy sobie z tego sprawę? Kim my jesteśmy? W jakim celu tutaj żyjemy? Dokąd zmierzamy? Kto nad nami czuwa? Jaki ma plan dla nas? To jest mnóstwo pytań, które nieustannie cisną się nam na myśli. Pytania, na które szukamy odpowiedzi. I wiecie, że wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę, że ich życie nie jest przypadkiem, że są w jakimś celu. I dzisiaj chcę mówić właśnie o czymś bardzo istotnym. Może zacznę od takiego przykładu z mojego życia z ostatnich dni. Ponieważ wróciliśmy po wielu latach, po kilkunastu latach, mieliśmy prawo do zabrania tak zwanego mienia przesiedleńczego. To tak trochę brzmi niecodziennie, no ale takie jest prawo, że możemy zabrać nasz majątek, co tam mieliśmy wszystko, co zgromadziliśmy w swoim życiu, mamy prawo to zabrać i urząd celny nie wymierzy żadnego cła, żadnej opłaty. No i tak nam się trochę nazbierało rzeczy, postanowiliśmy to zabrać i najlepiej by pasowało to wsadzić do samochodu i wysłać samochód, jako taki kontener. No i tak zrobiliśmy. Wysłaliśmy ten samochód i prawdę mówiąc, on jest jeszcze w Gdyni. My jesteśmy tutaj i tak ani dobrego ubrania nie mamy odpowiedniego do pogody, jaka nastała. I tak czekamy, ale dzięki Bogu dostałem wiadomość, że we wtorek mogę pojechać już ten samochód odebrać. Ale w procesie załatwiania wszystkich dokumentów ja musiałem podać wiele dowodów prawdziwości. Najbardziej zaskoczony byłem, że po 17 latach mieszkania non-stop, oprócz kilku krótkotrwałych wyjazdów, muszę udowodnić, że ostatnie 12 miesięcy spędziłem jako mieszkaniec Stanów Zjednoczonych. Więc zgromadziłem moje rachunki telefoniczne z całego miesiąca i dołączyłem do dokumentów. Urząd celny mówi, nie, nam nie wystarczy, musisz jeszcze czymś udowodnić, że te ostatnie 12 miesięcy musiałem takie poświadczenie prawdy, że ja rzeczywiście mieszkałem przez ostatnie 12, bo takie są wymogi prawa. I udało mi się jeszcze jakiś dokument zgromadzić z roku, co miesiąc, przez 12 takich dokumentów wysłałem. Ja teraz muszę udowodnić, że kiedy przyjadę po ten samochód, że ja to jestem ja. Muszę mieć dowód osobisty, na którym jest moje zdjęcie. Wiecie, i my z podobnymi sytuacjami często się spotykamy, że musimy znaleźć poświadczenie prawdy, że my tam mieszkamy. Ja musiałem pójść do urzędu meldunkowego i mieć dokument, że ja mieszkam, taki adres i tak dalej. Dostałem taki dokument.
Są nieraz błahe sytuacje. Kupimy coś na przykład ten towar, który kupiliśmy, jest wadliwy, no to co wtedy robimy? Idziemy go oddać, prawda? Nie wiem, jak to powszechnie jest tutaj, ale w Stanach Zjednoczonych to jest normalne, że tam można sobie każdą rzecz kupić i oddać w ciągu 2 tygodni, czyli 14 dni, a nieraz w ciągu miesiąca. Można pójść do sklepu, oddać i... Ale co muszę mieć? Paragon muszę mieć, tak? Czyli dowód prawdy, że ja kupiłem w tym sklepie. No są nawet takie łaskawe sklepy, że nie wymagają tego paragonu. Oni jakoś poznają, że to tylko oni sprzedają i można to im oddać. Poświadczenie własności, poświadczenie prawdy. Wiecie, że my sami tego potrzebujemy. Jeżeli coś kupujemy, chcemy wiedzieć, że to jest autentyczne, prawda? I nie lubimy, gdy się zorientujemy po jakimś czasie, że zostaliśmy, jak to się mówi, nabrani. Prawda? Że coś nie jest prawdziwe, a my myśleliśmy, że to jest prawdziwe. Ja teraz, kiedy wróciłem, przeglądałem jakieś dokumenty, korespondencję, która napłynęła w międzyczasie i natknąłem się na pisma ze sądu jakiegoś powiatowego w Łodzi, w mieście Łódź, z tych dokumentów dowiedziałem się, że ktoś posługiwał się moim nazwiskiem. I poszedł do sklepu i wziął kredyt na telewizor na kilka tysięcy złotych. No i oczywiście złodzieja złapali, rozprawa się odbyła. Ja dostałem jako tylko dokument informujący, że ktoś kiedyś posłużył się moim... Ja byłem niezadowolony z tego. I każdy z nas nie byłby zadowolony, gdyby się okazało, że ktoś posługuje się jego nazwiskiem albo że my otrzymaliśmy coś, co nie jest takie, jak my uważamy. Poświadczenie prawdy jest czymś bardzo, bardzo istotnym. I to jest związane z własnością. To jest związane z posiadaniem. Coś, do czego jesteśmy przywiązani. Ja chcę zwrócić naszą uwagę na to, że my wszyscy jesteśmy Bożym stworzeniem. Bóg jest naszym Panem i że On ma prawo domagać się od nas poświadczenia własności. Że my do Niego należymy. Myślę, że Bóg zadaje nam nieraz takie pytanie gdzieś tam w głębi naszego sumienia, gdzieś tam się odzywa, czy ja rzeczywiście należę do Boga? Albo zadam je inaczej. Czy Bóg jest moim Panem? Czy Bóg jest moim Panem? Wiecie, jest ktoś, komu bardzo zależy, abyśmy tego pytania nie słyszeli, abyśmy nie starali się na to pytanie odpowiedzieć. Jest diabeł, Boży przeciwnik. I on stara się wmówić nam, że jesteś kowalem swojego szczęścia. Znamy takie przysłowie, prawda? Jesteś, to co sam zbudujesz, to masz. Jak siebie sam ukształtujesz, taki będziesz. Kochani, my dzisiaj coraz częściej nękani jesteśmy przez różne poglądy, filozofie, że sami tworzymy swoją tożsamość, że budujemy swoją wartość, poczucie... nie wiem, ważności, sami sobie budujemy. Dzisiaj popularne są różne religie, głównie religie wschodu, że poprzez jakieś kontemplacje, jakieś tam rozważanie, jakieś wnikanie w siebie i tak dalej, nagle odkryjesz w sobie jakąś wielką wartość. O, właśnie, ty jesteś kimś. Wiecie, to jest wszystko diabelska sztuczka, żeby odwieść nas od odpowiedzenia Bogu na to pytanie, czy ja należę do Niego. Czy to jest prawdą, że jestem Jego własnością? Wiecie, dzisiaj mamy... Taki szeroki wachlarz chrześcijaństwa, że często spotykamy ludzi, którzy jak najbardziej siebie uważają za chrześcijan. Za ludzi bardzo religijnych, za ludzi bardzo, bym powiedział, no, zachowujących wszelkie nakazy, normy i tak dalej. Ale czy to jest równoznaczne z tym, że są własnością Pana, że Pan jest, Bóg jest ich Panem, jest ich posiada ich na własność? Wiecie, ja uważam, że to jest jedno z kluczowych, jedno z bardzo ważnych pytań, żebyśmy uświadomili sobie, kim my naprawdę jesteśmy. Kim ja naprawdę jestem. Czy ja jestem sobą, jakiego sam stworzyłem, jakiego sam ukształtowałem? Dzisiaj można pójść do księgarni, ja myślę, że jeszcze są księgarnie w Polsce, bo w Ameryce to zaczęły znikać jedna po drugiej i prawie bardzo trudno znaleźć księgę. A jeżeli nawet są, to są całe regały, długie regały książek, gdzie można kupić różnego rodzaju poradniki. Jak można samego siebie ukształtować, jak można samego siebie wychować, jak można samego siebie zrobić taką czy inną jeszcze osobę.
I ludzie czytają takie różne poradniki, zrób z siebie kogoś. I próbują z siebie kogoś zrobić. I to jest oszustwo, dlatego że my nikogo z siebie nie zrobimy, oprócz tego, kim jesteśmy. Tylko ludzie nie znają prawdy o sobie. Ludzie nie chcą znać prawdy o sobie. Ludzie w ogóle, często ludzie wolą żyć w takim świecie, w świecie takiej, nie wiem, wyobraźni, o, ja jestem kimś ważnym. Bo udało mi się gdzieś tam zaliczyć jakiś kurs, należeć do jakiegoś klubu, do jakiejś tam jakiegoś towarzystwa i już wywindowałem się i jestem kimś. Poczucie własnej wartości. Prawdziwą wartość w sobie możemy poznać tylko wtedy, kiedy przyjdziemy do Boga. Do naszego Stwórcy, naszego Pana, który nas stworzył. On nas może rozpoznać. On może powiedzieć, tak, rzeczywiście, ja ciebie zrobiłem. Jesteś moją własnością. Dlatego ja chcę przejść do bardzo ważnego pytania i chciałbym, żebyście mi pomogli na to pytanie odpowiedzieć. Po co przyszedł Pan Jezus? Po co na ziemię przyszedł Pan Jezus? Zastrzeliłaś mnie, siostro. Bo ja często, kiedy to pytanie zadaję, no owszem, są bardzo słuszne odpowiedzi, że przyszedł zbawić, przyszedł pojednać, przyszedł swoje życie złożyć w ofierze za nas. To jest wszystko prawdą, ale właśnie ta odpowiedź, której udzielił sam Pan Jezus. Bo kiedyś, gdy On stanął przed Piłatem i kiedy Piłat się dziwił, że Żydzi tego, który nazwali swoim królem, sądzą i pyta się, czy ty jesteś królem żydowskim? Mówi, ty sam powiedziałeś. I wtedy to jest 18 rozdział Ewangelii Jana, 18 rozdział Ewangelii Jana, 37 werset. I wtedy tam Pan Jezus właśnie odpowiada wprost na to pytanie. Dlatego wiecie, ja kiedyś, gdy usłyszałem tę odpowiedź, często czytam Biblię, jakoś tak nie zwróciłem uwagi, ale kiedyś tak czytam dokładnie i Jezus mówi tak. Na to przyszedłem na świat. Po to ja przyszedłem na świat, mówi Pan Jezus, o sobie. Aby dać świadectwo prawdzie. Aby dać świadectwo prawdzie. Kochani, ja często zauważyłem, że my koncentrujemy naszą uwagę na zbawieniu, na potrzebie odkupienia, na wielu innych rzeczach, jak najbardziej prawdziwych, jak najbardziej słusznych, jak najbardziej ważnych. Ale wiecie, że oprócz zbawienia Bogu bardzo zależy na tym, o czym napisał apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, w pierwszym liście, drugi rozdział i czwarty wiersz, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i jak dalej jest napisane? I doszli do poznania prawdy. I tu wcale nie chodzi o to, żeby poszli na jakąś uczelnię, studiowali jakieś wszystkie nauki, zagadnienia, filozofię i wiedzieli, co jest prawdą, bo rzeczywiście bardzo trudno jest dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, co jest prawdą. Ale gdy chodzi o kwestię naszego zbawienia, gdy chodzi o kwestię naszego uznania, kim my jesteśmy, swojej prawdziwej tożsamości, kim my jesteśmy, to jest tylko jedna prawda. Tą prawdą jest Jezus, możemy powiedzieć bardzo ogólnie. Bo On sam powiedział sobie, jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest prawdą. Ale wiecie, gdy my patrzymy na ten moment, kiedy Jezus te słowa powiedział, to jest szczególny moment. To jest moment, o którym Pan Jezus sam powiedział w swoim życiu, w swojej działalności na tej ziemi, na tę godzinę ja przyszedłem. Na tę godzinę właśnie przyszedłem. Chcieli Go wcześniej królem obwołać, On odszedł. Chcieli Go, żeby On czynił cuda. On oddalał się na ustronne miejsce, bo nie po to On przyszedł, żeby zadziwiać ludzi, żeby ciągnąć za sobą tłumy, żeby motywować ich do lepszego życia. Ale On przyszedł po to, aby Królestwo Boże zamieszkało w ich sercach. Aby Bóg Ojciec stał się ich Panem. Aby ich życie należało do jedynego Pana, który ich stworzył. On właśnie po to przyszedł. Dlatego ja w tej odpowiedzi widzę całą historię, która opisana jest w Biblii od początku. Wiecie, ja bym musiał teraz zacząć od pierwszej Księgi Mojżeszowej, od pierwszych rozdziałów. Nie wiem, czy kiedy byśmy skończyli. Prawdopodobnie to dzisiejsze nasze spotkanie trwałoby kilkanaście godzin, bo Biblia jest tak ciekawą księgą, że można by było wiele mówić. Dlatego pozwólcie, że ja skorzystam z notatek pewnego kaznodziei, mego kolegi, który wygłosił wspaniałe kazanie
I będę chciał do niego się odwołać w kilku takich punktach i pokazać nam o tę prawdę, którą on zwiastował i która wynika właśnie z Biblii. No niestety was utrzymywać w tajemnicy, kim jest ten mój kolega, bo dziś już i pastor Piotr odwołał się do niego, to jest apostoł Paweł. On nazwał nas wszystkich współpracownikami, więc ja myślę, że mogę powiedzieć, że on jest moim kolegą. Pewnego dnia przybył do Aten. Myślę, że już nam się dzieje apostolskie same otwierają na 17 rozdziale. Przyszedł do Aten, gdzie gromadzili się filozofowie, właśnie tacy ludzie, którzy zastanawiali się nad najważniejszymi pytaniami życia. Po co człowiek istnieje? W jakim celu w ogóle żyje? Jaka jest jego przyszłość? Co ma robić w tym życiu? I tak dalej. I apostoł Paweł, kiedy tam przechadzał się po rynku, po tym mieście, tak jak dzisiaj brat Piotr nas przewiózł przez Kołobrzeg, pokazał nam różne punkty ważne, ładne miasto, piękne, piękne miasteczko naprawdę. I wtedy apostoł Paweł, kiedy stanął na ropagu, kiedy zgromadzili się, przeczytajmy może ten fragment, to wspaniałe kazanie z 17 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich, od 22 wiersza. A Paweł, stanąwszy pośrodku areopagu, rzekł: mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechadzając się bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. I tu mamy wspaniałe kazanie, wspaniała nauka, odpowiedź na wiele pytań, które nas nurtują. Po pierwsze widzimy, że ludzie zajmują się religijnością. Ludzie wymyślają różne religie i dzisiaj, gdybyśmy powędrowali trochę przez ten świat, to znajdziemy różne rodzaje religii. Nawet dzisiaj nie trzeba podróżować, ale ja wierzę, że i do naszego kraju, tu do Polski docierają różne jakieś odłamy gdzieś tam wschodu, zachodu, z Afryki. I ja się dziwię, że często ludzie no właśnie interesują się tym. Może nie powinienem się dziwić, no bo gdyby znali Jezusa, gdyby mieli relację z Bogiem, gdyby wiedzieli, do kogo należą, gdyby wiedzieli, kto jest ich Panem, gdyby znali prawdę o sobie, to nie szukaliby odpowiedzi w innych religiach. Ja pamiętam kiedyś jeszcze na początku, byłem młodym kaznodziejem w Poznaniu, przyszedł jakiś człowiek i zacząłem z nim rozmawiać, a on mówi do mnie: aj panie, daj pan spokój, ja muszę jeszcze do metodystów i do adwentystów i do sabotników i do innych pójść, do tamtych, tych kościołów, tyle, a jeszcze inne religie są, to... Ja mówię, to ci życia nie starczy, żeby wszystko zobaczyć. Wiecie, to jest tak, że jeżeli wiemy, znajdziemy prawdę, wiemy, że coś jest prawdą, to nie szukamy więcej tego. Moja żona jest specjalistką w tym, jeżeli chce coś kupić, pójdzie do jednego sklepu, do drugiego sklepu i do czwartego już nie idzie, bo znalazła to, co chce kupić. Mówi, to jest to, co ja potrzebuję. Ja mówię, no i jeszcze poszukaj w innym sklepie. Mówi, nie, to jest to, co ja potrzebuję. Wiecie, jeżeli znajdziemy Boga, takiego, jaki On jest, spotkamy się z Nim, nawiążemy z Nim relacje, to nie będziemy więcej szukać. Ale diabeł próbuje zamącić w naszych myślach, a jeszcze to zobacz, jeszcze tamto zobacz. I dlatego ludzie tworzą różne religie. Myślą, że na drodze religii znajdą Boga. To nie jest właściwa droga. Bo nigdy nie. No wiecie, religia przygotowuje do myślenia o wieczności, przygotowuje do myślenia o wyższych siłach, prawda? Ale religia, żadna religia nie pomoże pokonać nam dystansu, różnicy pomiędzy stanem naszego życia
a świętością Boga. Pomiędzy naszym życiem, nawet ja bym powiedział, wiecie, nie wiem dlaczego, ale mówi się Matka Teresa często jako wzór cnót i poświęcenia i tak dalej. No niech będzie jeszcze ktoś inny, najbardziej znany i lubiany przez nas. Dobry człowiek. I ten najlepszy człowiek z tych wszystkich dobrych ludzi, gdybyśmy go postawili koło świętego Boga, no to jak myślicie, jak daleko będzie? Jak wschód od zachodu. Żadna religia, żadne praktyki. Dlatego apostoł Paweł, kiedy zobaczył ołtarze, mają nawet na wszelki wypadek, jeżeli jest jeszcze jeden Bóg, którego my nie znamy, bo już tylu bogów mamy, a szczególnie wiemy, jeżeli ktoś studiował mitologię grecką, to prawda, tych bóstw było różnie od każdego, prawie drzewa, kwiatka i tak dalej. Kiedyś rozmawiałem z jednym z Indii człowiekiem, to on mówi, tam każde drzewo, każda roślinka, każde zwierzątko jest Bogiem. Tam nie ma jednego Boga, tam jest miliony bogów. Nie? I, tak, i wiecie, i diabeł robi takie zamieszanie, że ludzie myślą, że właśnie tam coś znajdą, tam znajdą odpowiedź, tam się jakoś tak utożsamią z czymś, co jest prawdą. Nigdzie nie ma prawdy oprócz tej jedynej, którą jest Jezus Chrystus. I dlatego nie jest to możliwe, aby na drodze jakiejkolwiek religii, najbardziej, nie wiem, upodobanej religii, żeby człowiek doszedł do tego poziomu, do tego stanu, że mógł powiedzieć, teraz możemy porozmawiać jak równy z równym. Bo każdy człowiek jest grzeszny. Natomiast to, co wynika z tego kazania, tutaj jak czytaliśmy, prawda? Tam jest powiedziane w 24 wierszu, Bóg, który stworzył. O, i to jest podstawa. To jest, ja bym powiedział, to jest ten początek prawdy, której Pan Jezus dał świadectwo. Że Bóg jest twórcą wszystkiego. On tak często podkreślał, kiedy cokolwiek mówił, cokolwiek robił, on mówił, że ja chcę być tylko w sprawach, w dziełach mojego Ojca. Nawet ja sam nic od siebie nie mówię. Bo tylko Ojciec, Bóg, który stworzył wszystko, On nad wszystkim panuje, On objawia swoją wolę, On ma jakiś plan dla wszystkiego i On będąc Chrystus, Syn Boży, sam będąc Bogiem, gdy stał się człowiekiem, stał się jednym z nas, to pokazał nam, że wszystko jest uzależnione od Boga, bo On jest Panem wszystkiego, On jest Twórcą wszystkiego. Człowiek, gdy został stworzony, otrzymał pewną cechę, podobieństwo do Stworzyciela. Staliśmy się podobieństwem. Ja nie chcę czytać wszystkich wersetów, ja myślę, że dobrze znamy, prawda? Że Bóg, kiedy stworzył człowieka, powiedział na obraz nasz, na podobieństwo nasze, uczyńmy go. Więc Bóg, Ojciec, Syn i Duch byli obecni przy stworzeniu każdego człowieka, prawda? I jesteśmy stworzeni na jego obraz i dlatego jedyna tożsamość nasza może być odzyskana wtedy, kiedy staniemy się rzeczywiście podobni do niego. I dlatego po to przyszedł Pan Jezus Chrystus. Zobaczmy, cokolwiek, o czymkolwiek nie mówimy, to spełnia się, wypełnia się ta odpowiedź, jaką Jezus udzielił, że przyszedłem, aby dać świadectwo prawdzie. Stworzenie, On daje świadectwo prawdzie. Człowiek nie może zasłużyć. Tam jest, tutaj czytamy, że ani nie służy mu się rękami ludzkimi. Ja mogę powiedzieć tak bardziej popularnie, że Bóg sobie da rady bez nas. Bóg nas nie potrzebuje. On jest Panem wszystkiego, On stworzył wszystko. Ludzie myślą, że o, będę czynić dobrze, o, będę się modlić, o, będę robić różne rzeczy, o, będę głośno śpiewać, będę wszystkim mówić o Bogu i tak dalej. Ja myślę, że Bóg sobie bez nas poradzi. Tu jest napisane, że Bóg nie służy mu się rękami. Wiecie, prawda jest taka, że to my Jego, Boga potrzebujemy. My musimy przyjść do Niego, my musimy oddać się Jemu całkowicie, tacy jacy jesteśmy. Aby poprzez pojednanie z Nim możemy dopiero znaleźć się użyteczni dla Niego, tam, gdzie On nas poszli, to, co On nam będzie kazał robić, a nie, co my myślimy, że zrobimy dla Boga. Wielu ludzi myśli, że oni wiedzą, co należy robić dla Boga, wybierają sami dla siebie jakąś służbę, jakąś dziedzinę, jakieś zadanie, chcą czynić to, żeby Bogu się przypodobać. Ja tutaj czytam, że Bogu się nie służy rękami, jak gdyby On czegoś potrzebował. On wszystko uczynił z jednego pnia, wywiódł wszystkich ludzi, wyznaczył granice zamieszkania. Zobaczmy, On panuje nad całym światem, bez względu na to, czy ten świat rzeczywiście szuka Go, czy nie. Czy ten świat poddaje się Bogu, czy nie. Czy ten świat wyznaje Boga, czy nie. Bóg nad całym światem panuje.
Ludzie sobie myślą, że o, ten świat się kręci, szczególnie gdy obserwujemy to, co się dzieje. Mówimy, że coraz gorzej jest, że kataklizm czeka cały świat, że gdzieś tam jakieś lodowce się topią, że jakieś meteoryty w kosmosie lecą i grożą Ziemi. I ludzie boją się tego wszystkiego, jak gdyby nie było Pana tego całego wszechświata. Jest Pan tego wszechświata. Nawet bym powiedział w tej mikroskali, kiedy dotyka nas choroba. Powiedział moje świadectwo. Pierwsza myśl, no co będzie dalej? Różni ludzie różne rzeczy mówili mi w tym czasie. Ale ja cały czas trzymałem się jednego, że nad wszystkim czuwa Bóg. I dzięki temu możemy przejść przez największe doświadczenie, jak mówi psalmista w 23 psalmie. Nawet gdybym szedł doliną cienia śmierci. Mówi, się nie zlęknę. Dlaczego? Bo wiem, kto jest ze mną. Zobaczmy, jak ważne jest to, że gdy znamy prawdę, jesteśmy z Jego rodu, należymy do Niego. Więc to mówi nam o tym, że naszym dążeniem jest nawiązać z Nim relacje. I tutaj odwołuje, że my wszyscy byliśmy podlegli księciu tego świata. Wszyscy byliśmy martwi duchowo, bo żyliśmy według woli tego, który włada w tym świecie. Władca tego świata to jest Boży przeciwnik. I dopiero poprzez narodzenie się na nowo, poprzez tą duchową przemianę, poprzez odnowienie duchowe wewnątrz, dopiero stajemy się żywymi stworzeniami, którzy mamy relację z Bogiem. Ten drugi rozdział listu do Efezjan o tym mówi bardzo, bardzo wyraźnie. Bo musimy cały czas pamiętać historię ludzkości od początku. Bóg stworzył człowieka, ale człowiek nie zachował tej doskonałości, jaką Bóg dał mu. Pojawił się grzech. I człowiek musiał opuścić raj, to miejsce, gdzie Bóg przebywał. Społeczność człowieka z Bogiem została przerwana. I tak jest cały czas. Dlatego kiedy ja czytam tutaj, że Bóg wpuszczał płazem czasy niewiedzy, to jest tak, jak gdyby ja bym powiedział, Bóg dopuszczał to, że ludzie żyją w grzechu bez pojednania z Bogiem, bez szukania Boga, że żyją w takim stanie, ja bym powiedział, zbuntowania przeciwko Bogu. Bóg to dopuszczał. Dlaczego? Dlatego, że jedyne wyjście, jedyne rozwiązanie to było to, co uczynił Jezus Chrystus. To była Golgota. To była śmierć Chrystusa na krzyżu. Ofiara Baranka Bożego. Dopóki to się nie stało. Wiecie, Bóg, ja myślę, mówiąc tak po ludzku, powinien wtedy wszystkich ludzi od razu do piekła. No bo nie było żadnej szansy, żeby ktokolwiek doznał odkupienia, oczyszczenia z grzechów. Cały ten, to był piękny obraz. Kiedy czytamy Stary Testament, te ofiary, te owieczki składane, te kadzidła palone, świątynia, to wszystko, co naród izraelski czynił, to był obraz. To był cień, to był tylko przykład, co się stanie. To wszystko wskazywało na Chrystusa, tego, który przyszedł. Dlatego Jan Chrzciciel, który został powołany, aby przed Chrystusem iść, jak gdyby przygotować drogę, gdy ja wierzę, że on sam do tego nie doszedł. Ale Duch Święty, który prowadził go, który uczestniczył w tym całym dziele, pewnego razu, gdy Jan Chrzciciel wyszedł i zobaczył Chrystusa idącego, to co powiedział? Oto baranek, który gładzi grzech świata. Nastał ten moment. Emanuel, Bóg z nami. Wiecie, tego nigdy przedtem nie było. Bóg się nigdy tak blisko nie zbliżył do człowieka, chociaż czytamy tutaj, że jest blisko każdego z nas. Przez cały Stary Testament czytamy, jak Bóg się zbliżał, jak Bóg się objawiał, Bóg przychodził, Bóg chciał mieć społeczność, wysłuchiwał modlitwy. Ale nie było jeszcze tego kluczowego momentu, kiedy za grzechy każdego z nas umarł Boży Syn Jezus Chrystus, człowiek sprawiedliwy, doskonały, święty, który nie musiał umierać. On umarł za każdego człowieka. I dopiero teraz, dlatego jest powiedziane, ja mocno w mojej Biblii podkreśliłem i chcę podkreślić mocno ten jeden wyraz teraz. Bo dotychczas, można powiedzieć, Bóg puszczał płazem, nie rozliczał ludzi. On ich zachował. On ich zachował, ja nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły teologiczne, ale mogę tylko powiedzieć, że zachował duszę tych wszystkich w Hadesie. To jest w krainie umarłych. I te dusze, które dusza jest nieśmiertelna, zgadzamy się, prawda?
Więc te dusze wszystkie czekały na moment, kiedy Jezus był na krzyżu. Kiedy Jego ciało wisiało na krzyżu, jest powiedziane, że On wstąpił do podziemi. Nie do piekieł, bo to jest tylko taki wymysł późniejszy, że do piekieł. On do Hadesu poszedł. Tam, gdzie te wszystkie dusze czekały na moment, który stał się, że Bóg powiedział, teraz jednak, od tego momentu jednak, od tej chwili jednak, ja od was czegoś oczekuję. I ja wierzę, że tam właśnie w tym Hadesie, w tej krainie umarłych, w której czekały dusze wszystkich ludzi, którzy umarli dotychczas, odbyła się jedna z największych ewangelizacji. Wiecie, w świecie duchowym są takie rzeczy możliwe. No, my mówimy, to jest niemożliwe. W świecie duchowym są takie rzeczy możliwe. Później się grobu otwierały, czytam jakieś świadectwa, prawda, co się działo, kiedy Jezus umarł na krzyżu. Ale my, którzy żyjemy po śmierci Chrystusa, my, którzy urodziliśmy się i nasze życie toczy się po śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu, my jesteśmy w sytuacji, w których słowo teraz obowiązuje. I dlatego, gdy słyszymy Słowo Boże, gdy zwiastowana jest Ewangelia, to nie mamy żadnej wymówki. Bo Jezus przyszedł i dał świadectwo prawdzie. To jest fakt. Tego nikt nie zaprzeczy. Wiecie, że ateiści próbują na różne sposoby. Może dzisiaj, ja pamiętam jeszcze, kiedy dochodziłem do szkół, to tam ateiści naśmiewali się, że tam wierzący w jakiegoś Chrystusa wierzą. Dzisiaj cały świat naukowy uznaje, że Chrystus żył, że był, że umarł. To są fakty historyczne. Diabeł tylko próbuje wrzucić różne inne jakieś tam nauczki takie różne, że a tam może jakiś jeszcze inny, jakiś Judasz Ewangelię napisał, jeszcze ktoś coś powiedział, to jakąś tam trumnę znaleźli, to jakiś tam znowu skrawek czegoś, to jakieś relikwie znaleźli, takie różne rzeczy i ludzie lecą, szukają, History Channel w telewizji oglądają, bo to jest takie wiarygodne, prawda? Jezus dał świadectwo prawdzie. To, co uczynił, to, co się dokonało, to, o czym Piotr powiedział w pierwszym kazaniu, że śmierć nie mogła go zatrzymać w grobie. Śmierć nad nim nie mogła zapanować, bo on zwyciężył śmierć. Wypełniła się stara zapowiedź, którą Bóg wyrzekł w momencie, kiedy Ewa zgrzeszyła. Pamiętacie, do węża Bóg powiedział, ukąsisz piętę, ale on zmiażdży ci głowę. I to się stało. Wiecie, Ani później, ani wcześniej, tylko wtedy, 2000 lat temu. Dlaczego? Bóg miał taki plan. I Bogu bądźmy wdzięczni za to, że ten plan się zrealizował. I my wszyscy żyjemy w czasie, gdy teraz Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby co? Aby się upamiętali. Wiecie, ja kiedyś przygotowałem studium biblijne na temat upamiętania i nie mogłem w słowniku języka polskiego znaleźć wyjaśnienia, co to jest upamiętanie. Pokuta, no to tam przeczytałem, że to jest uczynienie czegoś w celu zadośćuczynienia za popełnione grzechy. Tam jest takie słówko metanoia, które znaczy zatrzymać się, zawrócić się i iść w odwrotnym kierunku. To jest pokuta. I tego Bóg oczekuje. Dlatego, gdy dociera do nas świadectwo prawdy, to, co Chrystus uczynił, wziął na siebie nasze grzechy. Wziął jako baranek Boży. Kiedy dociera do nas ta prawda, że On zmartwychwstał, pokonał śmierć, to człowiek nie może nic innego zrobić, jak tylko zatrzymać się i w swoim życiu zawrócić i dalej iść z Chrystusem. Było dwóch łotrów, którzy obok Chrystusa wisieli na krzyżu. Znamy historię, prawda? Bo czytamy Ewangelię. Jeden się naśmiewał, a co to mnie obchodzi, a niech nas też z krzyża sprowadzi. Ale drugi zrozumiał, co on powiedział. My słusznie umieramy, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. I wiecie, kiedy człowiek otworzy się na Ewangelię, Ewangelia to nie jest tylko opowiadanie o Chrystusie. Ewangelia to jest, jak mówi Piotr w swoim liście, nieskazitelne słowo prawdy. Wiecie, że Słowo Boże ma taką moc, że gdy człowiek Jego słucha i wierzę, że Duch Święty nad tym pracuje, bo powiedziane jest, że On jako pocieszyciel, On będzie otwierać serca, On będzie dawać zrozumienie prawdy. To jest taki właśnie Boży cud. Boży cud, który wykonuje się w życiu człowieka, który
wystawiony jest na działanie Ewangelii. Słucha Ewangelii, czyta Ewangelię, ktoś mu opowiada Ewangelię, jest na nabożeństwie, słucha kazania o Ewangelii. I nagle Duch Święty mówi tak, to ja jestem tym grzesznikiem. To ja bez Chrystusa nic nie osiągnę. Wszystko, co jest bez Chrystusa, jest fałszywe, jest nieprawdziwe. Bo jedyna prawda to jest w Chrystusie. To, co On zrobił, to, co On uczynił, co On obiecał. To jest jedyna prawda. Słowo Boże, które jest prawdą, gdy ono dotyka serca człowieka, to wiecie, co ono robi? Ono wzbudza nadzieję. Nie wiem, czy zauważyliście to. Kiedy otwiera się na Słowo Boże, kiedy czytasz, kiedy zaczyna się, o, rzeczywiście, to do mnie. To jest coś dla mnie. I nagle rodzi się nadzieja. Nadzieja, że mogę zerwać z grzechem, mogę zmienić swoje życie, mogę mieć cel w swoim życiu, mogę mieć kogoś, do kogo należę, kto się będzie o mnie troszczyć, mogę mieć Ojca prawdziwego, który w niebie będzie się o mnie troszczyć, zna każdą moją sprawę, w każdej sprawie mi pomoże, będzie ze mną, będzie przy mnie. To jest nadzieja. Prawda? Ale potem jest potrzebna wiara. Bo nie wystarczy, że mamy pewną nadzieję, myślimy o tym, ale wiara to jest uczynienie kroku w kierunku spełnienia się tej nadziei. Wzięcia tej nadziei za swoją. To jest wiara. Dlatego prawda, nadzieja, wiara. To jest coś tak bardzo potrzebne w naszym życiu. To są bardzo trzy proste kroki. Prawda? Słowa Bożego, które czytamy. To nie jest jakaś książka chrześcijańska na jakiś temat dobrego życia. Nie, nie. To jest Słowo Boże. Bóg mówi. Bóg mówi. Jezus poświadcza swoim życiem prawdę. To jest prawda, to jest prawda. I wtedy się rodzi nadzieja. Coś, czego my potrzebujemy. Co jest gdzieś tam w głębi naszej duszy. Co jest gdzieś tam tęsknotą każdego człowieka za lepszym życiem, za świętością. Czyż ludzie nie chcą być... No, bo często, kiedy mówimy święte życie, to myślą o świętym Janie, jakimś tam innym Onufrym czy Franciszku. Nie, nie. Świętość to jest doskonałość, taka, jaka jest w Bogu. I każdy z nas do tego zmierza. Każdy z nas gdzieś tam w sobie ma, bo przecież normalnie, gdy rozmawiamy, mówimy, no, ja tego nie chcę, bo to jest niedobre, to jest nieprawdziwe, to jest niesłuszne, to nie służy dobru. Każdy z nas, apostoł Paweł się do Rzymian napisał, że mamy sumienie, które nam mówi, co jest dobre, co jest niedobre. Każdy z nas, i dlatego Słowo Boże, które wpada jak to ziarno nieskazitelne naszego serca, wzbudza nadzieję. O, to jest dla mnie. Ja też mogę mieć nowe życie, ja też mogę zmienić sytuację, w której jestem. To może ulec całkowitej zmianie, dlatego wtedy jest potrzebna wiara, aby zrobić krok. Krok do przodu. Kiedy Piotr wygłosił swoje pierwsze kazanie, to było zwiastowanie słowa. To tak, wiecie, jak bombardowanie prawdą. Prawda, prawda, prawda. Ten Chrystus, którego ukrzyżowaliście, On zmartwychwstał, On daje życie. To jest ten zapowiadany. On tak mówi i mówi i mówi. Słuchają go Żydzi i nagle mówią, to co mamy zrobić? To co mamy zrobić teraz? I ta odpowiedź jest bardzo aktualna. I pomimo tego, że często wielu kaznodziejów dzisiaj zapomina przeczytać to nawet, ja nie chcę nawet, bo jeszcze coś nie tak zacytuję z pamięci, pozwólcie, że przeczytam tę odpowiedź, której udzielił Piotr. Uważam, że to jest coś, co powinno nadal, co powinno być przywrócone dzisiaj w zwiastowaniu, w kościołach, w nauczaniu. Piotr mówi tak, upamiętajcie się, metanoia, zawróćcie. Nie żyjcie dalej tak, jak żyliście. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów naszych, waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Wiecie, jaka wielka prawda jest tutaj ukryta? Upamiętaj się, ochrzci się. To jest chrzest. No to jest, tu jest baptysterium? No. To widzieliście na pewno, nie? Hup, wstał, prawda? Niektórzy nawet dbają, żeby tam żaden włosek nie był suchy. Chrzest to jest utożsamienie się ze śmiercią Chrystusa. To jest to, co apostoł Paweł powiedział w liście do Galacjan, napisał, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To nie jest tylko, że ktoś się zapisał do nowego, innego kościoła, bo mu się tam podoba, ładnie śpiewają, wygodne krzesła mają, pastor taki przystojny. Metanoia. To jest takie nawrócenie, że człowiek rzuca cały świat, zostawia wszystko, bo nagle znalazł skarb.
Znalazł tak drogocenny skarb, że nic nie ma wartości, tylko jedno, mieć ten skarb w swoim sercu. Nowe życie. Paweł pisze w liście do Koryntian, tak nowym jesteśmy stworzeni. Jeśli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, podpowiedzcie mi, stare co? Przeminęło, bo się odwróciliśmy od tego. Metanoia, zostawiliśmy stare życie. Wszystko stało się nowe. Nowe życie na ziemi, które nie ma końca. Bo nawet kiedy przychodzi moment śmierci, to wtedy Chrystus stoi i mówi, ja za Niego umarłem. Poświadczenie prawdy. Wiecie, to kazanie Pawła w Atenach kończy się, ja wrócę jeszcze na zakończenie do niego, gdyż wyznaczył Bóg dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że postanowione jest raz umrzeć, a potem jest sąd. Ja się obawiam, że dzisiaj w wielu kościołach się nie mówi o sądzie, tylko się mówi o miłości i łasce. Ja sam słyszałem wiele takich kazań. Bóg cię kocha, jaki jesteś, żyj sobie jak chcesz, bo Bóg bardzo kocha przebaczać ci twoje grzechy. Akurat mi to nie pasuje do tej Ewangelii, jaką ja czytam. Bo ja tutaj czytam, że metanoia, pokuta, to jest nawrócenie, to jest nowe życie, to jest szukanie tego, co święte, szukanie tego, co Boże, to jest, wiecie, to jest olbrzymi temat. Temat, który wypełni całe nasze życie, bo będziemy przez całe nasze życie starać się poznać. Panie, co Ci się podoba? Panie, co mam uczynić, żebyś był zadowolony? Bo ja się w ten sposób chcę Ci podziękować. Wtedy nie, że ja coś czynię, żeby otrzymać coś od Boga, tylko ja coś czynię dlatego, że Bóg mi coś dał. To jest zupełnie inna pozycja, zupełnie inne podejście do sprawy. Wtedy będziemy szukać dobrych uczynków, ponieważ do nich zostaliśmy przeznaczeni. Widzicie, do Efezjan apostoł Paweł pisze. Do dobrych uczynków nas przeznaczył Bóg. Ale nie dlatego, żebyśmy zasłużyli coś za te uczynki, tylko aby podziękować Bogu i pokazać, mam nowe życie, mam nową naturę. A wiecie, kto te dobre uczynki w nas będzie spełniać? Duch Święty. Czytajcie w liście do Galacjan o owocu ducha. Ciało i duch, prawda? Ciało chce jedno, duch chce wydać owoc. I to jest wspaniały owoc. I wiecie, gdybyśmy spojrzeli, jeszcze raz tylko spojrzę, ja mówię, że będę kończyć. Kiedy ja mam skończyć? Dzisiaj. Kiedy ja patrzę na ten piękny owoc ducha, wiecie, im częściej się... Ja myślę, że powinniśmy codziennie się przyglądać. Codziennie przeczytać sobie te wersety. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przymięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Ja kiedyś podsumowałem ten cały obraz tego owocu, bo owoc tam nie mówimy owoce. Nie, owoc jest jeden, ale tak, dlatego często on jest przedstawiany w postaci winogrona. Taka jedna kiść i 9 tam tych owoców, prawda, tych kuleczek takich. To jest. I ja kiedyś to wszystko podsumowałem tylko jedną cechą, miłość. Bo tam w liście do Koryntian jest powiedziane, że wiara, nadzieja, miłość i wiara ustanie, prawda? Nadzieja się spełni, a miłość pozostanie. I ten Duch Święty, który chce owoc wydać w naszym życiu, pragnie wydać owoc. Ta miłość będzie miała obraz radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, samokontroli, wstrzemięźliwość, to jest samokontrola. We wszystkim widać miłość. Dlatego wracając jeszcze do tych podstawowych słów, które ja myślę, że zapamiętacie, prawda? Rodzi nadzieję, potrzebna jest wiara i wtedy będzie owoc wydany, miłość. I Chrystus powiedział, i po tym świat pozna, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość będziecie. Poświadczenie prawdy. Chrystus przyszedł, abyśmy my mogli też przemienionym życiem dać świadectwo prawdzie. Dlatego na zakończenie, gdy kiedyś staniemy na sądzie, i Bóg zapyta się, ja tak sobie wyobrażam, nie mówię, że tak będzie, ale tak sobie to wyobrażam. Bóg zapyta się Chrystusa, bo Jemu jest dano sądzić wszystkich. Chrystus powiedział, dano sąd nie, Jemu dano. 17 rozdział Jana, prawda? I Chrystus zapyta się, a kto to? Bóg zapyta, a kto to? A Chrystus powie, dam świadectwo, poświadczenie, taki dowód prawdy. Ja dam poświadczenie prawdy. On jest moim dzieckiem. On we mnie uwierzył. On poszedł za moim głosem. On mnie naśladuje. Naśladować Chrystusa to nie jest tylko chodzić do kościoła,
Ja będę chciał jutro mówić, kontynuować, być tak, to kazanie kończy się też tak, tak bez zakończenia, do którego się odwołuje, bo on zaczął mówić o zmartwychwstaniu, Paweł. I tam jest napisane, że jedni się naśmiewali, a drudzy powiedzieli co? Później będziemy cię słuchać. Dlatego ja chcę jutro mówić o zmartwychwstaniu. O tym, jak wielkie znaczenie ma w naszym życiu fakt, że Chrystus zmartwychwstał. To nie jest tylko wyznanie wiary, że my odmawiamy tam przy jakichś uroczystościach wierzę w Boga Ojca i tak dalej, nie? To jest nasze życie. Ale ono się rozpoczyna od uznania prawdy, że Bóg nas stworzył, że Bóg pragnie nas mieć na własność i Chrystus przyszedł tę własność przywrócić Ojcu. I tych, których mi dałeś, ja Tobie daję. Dlatego On dał świadectwo prawdzie. Jeżeli pozwolicie mi jeszcze zakończyć... Wybaczcie, ale no to będzie forma anegdoty, ale dla mnie osobiście jest to takie podsumowanie tego, co mówiłem. Samolotem, który ma silniki już awaryjne, leci czterech pasażerów. Pilot mówi do tych ludzi, samolot za chwilę spadnie, ja wyskakuję, ale niestety mam tylko 3 spadochrony, a jest 4 pasażerów. Między sobą musicie zadecydować, jak te spadochrony podzielić. Bo jedyny wasz ratunek to jest spadochron. To jest wasz jedyny ratunek. I tam był polityk, tam był naukowiec, student i pastor. Polityk być może obecny kandydat Trump, który mówi, że ja mam ratunek dla całego kraju. To, co ja zastosuję, to cały kraj podniosę znowu. To będzie znowu wielki kraj. Ja muszę żyć. Ja muszę dokończyć tego. Bierze spadochron i wyskakuje. Naukowiec mówi, wiecie co, kochani, ja pracuję nad uleczeniem ludzi z raka. Brakuje mi tylko jeszcze jednego elementu. Wszystko już mam gotowe. Ten jeden element. Ja jestem bardzo, bardzo potrzebny, żeby ten lek wynaleźć. Dlatego beze mnie tego nie będzie. Chwyta i wyskakuje. Pastor mówi do studenta, młody człowieku, całe życie przed tobą. Bierz spadochron, wyskakuj. Ja już jestem pojednany z Bogiem, starszy człowiek. Ja może taki w moim wieku był. Ja mówię, ty wyskakuj. A student mówi do pastora, pastorze, nie martw się. Ten naukowiec w swojej szale chwycił mój plecak. I wiecie, że wielu ludzi myśli, że zna prawdę. I tu nie chodzi tylko o to, by różnić się od innych, ale tu chodzi o życie. Tu chodzi o życie. Bóg kiedyś do Lota powiedział, gdy ich wyprowadzał z Sodomy i Gomory, powiedział, idź i nie oglądaj się. Idź i nie oglądaj się. Jak poszedłeś w tę stronę, metanoja, idziesz za Bogiem, nie oglądaj się, bo tu chodzi o twoje życie. I tu o nic innego nie chodzi. Nie o przynależność, jak brat Piotr powiedział, żeby mieć więcej członków. Nie. Tu chodzi o twoje życie. Czy masz spadochron? Czy tylko myślisz, że masz spadochron? Czy masz prawdę? Czy masz Jezusa, który przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie? I tylko ta prawda może cię uratować. Niech Bóg nam wszystkim dopomoże, drodzy, abyśmy mieli pewność, że uchwyciliśmy się prawdziwej nadziei, którą jest Jezus Chrystus, nasz Pan.